kiedy zadzwoniłam do mojego taty i oznajmiłam mu, że mam mopsa. No właśnie, bo od tego się zaczęło, że, tak, tak. Że masz mopsa, czy że będziesz miała mopsa? Że mam mopsa. To mój tata zdziwiony, szczerze zdziwiony, powiedział, że do tej pory przez całe swoje życie myślał, że mops to jest tylko i wyłącznie miejski ośrodek pomocy społecznej. Także okazało się, że jednak nie, jednak... Nie, no jest rasa psa o nazwie mops tak bez jest. Kropek. Tak, dokładnie. A drugą, jakby analogiczną sytuacją do tego, był sobie poranek sobotni, kiedy byłam ze Stefankiem na spacerze. Mój mózg jeszcze do końca się nie włączył, na pewno jedna półkula nie do końca. I podeszła do mnie pani i spytała mnie, czy może orientuje się, gdzie jest tutaj najbliższy mops. Chwilę to trwało, zanim domyśliłam się, o co chodzi, bo moja pierwsza myśl to była